przyszedłem do wolierki tutaj z papuszkami takimi młodymi, tak powiem, bo to są papuszki, na przykład te rozele białolice są z tego roku, młodziutkie. No w zasadzie one są tutaj, w tej wolierze, powiedzmy, może ze 3 tygodnie, na pewno jeszcze miesiąca nie mają, jak od rodziców odebrałem. Nie wiem, czy to jest parka, czy to dla samczyki, czy jakaś samiczka, wydaje mi się, ta w rogu właśnie, to będzie chyba samiczka, bo te, ona ma takie bardziej popielate te kolory, nie są tak jaskrawe, jak w przypadku tej papuszki, także tu takie mam podejrzenie właśnie. Nie wiem, jak się sprawdza rozele, tak znowu się mądrzyć nie będę. Tu mam obrożną, młodą, jasnozieloną, też z tego roku. One wszystkie razem były łapane. I mam świergotkę. To jest samiczka, która już u nas była w zeszłym roku. Nie mam do niej samca. Także ona jest sama. A tu obok niej, taka pomarańczowa, również świergotka. Z tego roku młodziutka. Z tej parki, którą wcześniej pokazywałem. I to też będzie na pewno samiczka, bo widzę, że takie piórka ma właśnie mniej jaskrawe. Do wolierki przyszedłem, bo ścianę tutaj dostawiłem. Tu właśnie, gdzie siedzą rozele, te jasne deski. Będzie to właśnie widać teraz. O, tu była wcześniej ścianka była, gdzie są te ciemne dechy. I tu była siatka. To siatka taka tu od strony wschodu. Wcześniej zostawiłem to jeszcze, jak była wiosna, jak ją robiłem lato, myślałem, że właśnie tu będzie, no, pierwsze słońce właśnie z tej strony zaglądać do tej wolierki, natomiast nie bardzo ono zagląda. Zaraz wam powiem, że tu mam, o, drugą część tej woliery, gdzie jest właśnie siatka, ale spójrzcie, to mam tuje, wysokie dosyć tuje, więc to słońce, nie, jeśli wpada, to naprawdę tu znikomo. W tej drugiej części trzymam teraz młode sybrytki. Nie miałem gdzie się z nimi tutaj podziać, więc mam pustą część tej woliery, więc wykorzystałem właśnie na te ptaki. Niech sobie tutaj dorastają, aczkolwiek już niektóre z nich są dorosłe, chociaż by tego było, tutaj zaczynają piać. No jest trochę jeszcze młodych kurek, ale to jeszcze zobaczę, co z nimi się będzie działo. Na pewno sobie coś tam odłożę. Resztę będę musiał pewnie sprzedać. Tak jak zacząłem o tej ścianie mówić, dobiłem ją dlatego, że no, przyjdzie jednak jesień, przyjdzie zima, wiatry, jak mówię, to ze wschodu, więc nie będą dosyć przyjemne. Pomyślałem sobie, że właśnie tu mam też taką ściankę. Wcześniej się robiłem, tak, że taki się mi stworzy. No kąt, myślę, że opuszki będą zadowolone. Mają tu światło. Z tej strony całą ścianę. Mamy całą ścianę tu, z tej strony, z której my wchodzimy. Także wydaje mi się, że tu tego światła im w zupełności wystarczy. A jednak taki zaciszek się stworzył. Tu jest, jak wspomniałem, młodzież, ale mam tu, bo właśnie tak mówię, młodzież. Młodzież mam tutaj, proszę bardzo, to jest samiec. Już ma 4 lata. On jest tą samiczką, też tą ciemnozieloną pomiędzy właśnie tą jasną i świergotką. To jest jego samiczka. No w tym roku niestety nie miałem od nich młodych. W zeszłym roku miałem jednego młodego tylko. Jajek było troszeczkę więcej złożone, natomiast jeden tylko się wykluł. W tym roku nawet nie złożyły mi jajek. Jakiś taki widzę, że słabsieńki rok, jeśli chodzi o lęgi, nie tylko papug, ale wiedziałem, że nawet po swoich pawiach widzę mnóstwo jajek, ale nie pozawężane w ogóle, to samo się działo. Gąsek moich, dornikli, jedna i druga parka zniosła jajka, natomiast były wszystkie puste. No tutaj się mogę domyśleć, z jakiego powodu, dlatego że się zganiały po prostu z wody, były na jednym wybiegu, w jednym kurniku, więc się zganiały, stąd były może takie, no, niezalężone, w ten sposób powiem. Ale papug nie wiem, no, one były osobno w klatce, bo jeszcze nie w wolierze. A jednak były niezalężone, nawet nie zniesione, nawet nie z miesiąca, jak wiadomo, zalężone.
No tu je przyniosłem, myślę, że już teraz zostaną w tej wolierce. No teraz mają, jak wspomniałem, dużo tej młodzieży. Ale ta młodzież jest do sprzedania. Na pewno Rozalę będę sprzedawał. Na pewno tą młodą, to jest z innej pary, obrożną. Na pewno te świergotki. No jeśli mi się nie uda sprzedać tych świergotek nawet, to będę musiał je i tak zabrać na zimę. One się boją zimna, więc nie będę ryzykował, to je zostawią. Także do wiosny mam nadzieję, że to ta woliera opustoszeje i wówczas obrożne będę sobie mogło tutaj stworzyć gniazdko.